Proszę Państwa, ze sprawozdania szczegółowego, które nam przedstawiał Pan Komendant, wywnioskowaliśmy, że ta praca, jak wszędzie, ale tu szczególnie trudna, daje owoce pozytywne, które były dla nas tym, że jednogłośnie głosowaliśmy za tym przyjęciem tego sprawozdania. Pan komendant miał pewne prośby, niejako pewne informacje, które byłyby pomocne w jego pracy, ale no jest tak, jak jest. Nie zawsze powiat może wszystko dopomóc, ale ta współpraca z powiatem wskazana przez pana komendanta układa się bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący otworzył już dyskusję, więc proszę bardzo, następny. Szanowni Państwo, myślę, że nie rozpocznę burzliwej dyskusji, która będzie trwała jak przy lekarzu powiatowym, ale krótko. Panie komendancie, w telewizorni często pokazuje się, że policja posługuje się do pomierzenia prędkości taką starą iskrą, czy jak to lokówka się nazywa, która zawyża prędkość, nie daje miarodajna. Jak to wygląda u nas w naszej komendzie, czy lotna również posługuje się takim sprzętem? I wakat, 60% wykonanie pracy przez lotną, tak zwaną, czy to jest spowodowane wypadkami, czy wakatami? I po drugie, no, czy ten spadek przestępczości i innych negatywnych działań nie jest spowodowany tym, że również, nie wiem, czy to jest prawda, czy z naszej komendy są delegowani policjanci do obsługi protestów w Warszawie? Dziękuję. Z myśli furmanki to nie przekraczają szybkości. Proszę bardzo, czy jeszcze są pytania? Proszę bardzo. Łukasz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał się zwrócić do pana komendanta policji z prośbą, ażeby nie ustawiać radiowozów do łapania na przekroczeniu prędkości na zjeździe z obwodnicy. Tam jest najłatwiej, bo jest tam ograniczenie do 70 km, za czym samochody wytracą prędkość, to tam stoją już chłopcy radarowcy i kasują. Niech po prostu kontrolują prędkość na innych odcinkach, prostych, a nie tam, gdzie najłatwiej nabijać gaz. Dziękuję. Czy jeszcze są głosy? Proszę bardzo. Radna Węgielnik. Ja mam pytanie do pana komendanta, bo w telewizji nieraz widzi się, w województwie zachodniopomorskim otwierają nowe posterunki. Czy u nas w powiecie starkarskim jest też zaplanowane jakieś otworzenie jakiegoś posterunku, bo wiemy, że gminy są połączone i przykładowo na Starej Dąbrowie nie ma posterunku, jest Chocibel, a jest to ileś kilometrów. Może również jakiś posterunek jest planowany otworzyć nowy, jak w innych powiatach. Dziękuję. Panie komendancie, nie widzimy na razie więcej pytań, jeśli mogę prosić pana o próbę odpowiedzi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o iskrę, iskra jest dopuszczona do użytkowania w określonych warunkach, użytkowania tego sprzętu nie nosi tutaj żadnych problemów, jeśli chodzi o potem dochodzenie na drodze postępowania sądowego. Natomiast oczywiście są zastrzeżenia do tego urządzenia, medialnie rozpowszechniane. My mamy certyfikaty, które upoważniają nas do używania tego sprzętu. Oczywiście w miarę możliwości policja pozyskuje nowoczesny sprzęt laserowy. Wtedy te wątpliwości na pewno są troszeczkę inaczej interpretowane przez kierującego zatrzymanego do kontroli. Także używamy tego sprzętu w miarę możliwości, korzystamy z nowocześniejszego sprzętu. Różnie są sytuacje, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia sądowe zakańczane. Generalnie, jeżeli są, tak jak powiedziałem, pomiar w odpowiedni sposób, zgodnie z instrukcją przeprowadzony, nie powinno być tutaj problemów, jeśli chodzi o podważanie wiarygodności tego urządzenia. Jeśli chodzi o tak zwany 60% udział, to jest udział policjantów, którzy bezpośrednio biorą czynny udział w działaniach na drodze. To znaczy chodzi nam o to, żeby co najmniej 60% policjantów było bezpośrednio zaangażowanych do pracy na drodze. Ten wskaźnik oczywiście jest monitorowany po to, żeby tych policjantów było na drodze jak najwięcej. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No nie osiągniemy 100%, dlatego że w Wydziale Ruchu Drogowego
Pracują także policjanci, którzy muszą wykonywać czynności o charakterze nadzorczym i administracyjnym. I z tego też powodu ten 100% udział jest niemożliwy. Ale 60 to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o udział naszych policjantów w zabezpieczeniach imprez masowych w Warszawie, czy też protestów, nie ma takich wyjazdów. Nasi policjanci nie jeżdżą, jeśli chodzi o, mówimy o Stargard, tak? Nie jeżdżą na tego typu zabezpieczenia. Oczywiście bierzemy udział w zabezpieczeniach, ale zabezpieczeniach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Te, które związane są z imprezami, bądź też meczami. Jeśli chodzi o 70 i tą kwestię zjazdu z obwodnicy, no akurat pech pechem, że mieliśmy taką sytuację wczoraj, gdzie doszło do zdarzenia właśnie na mniej więcej w rejonie zjazdu z obwodnicy, gdzie doszło do zdarzenia dwóch pojazdów i człowiek był ranny. My dokonujemy pomiaru w różnych miejscach. Generalna zasada jest taka, że nigdy nie mierzymy zbyt długo w tym samym miejscu. Staramy się maksymalnie dynamicznie zmieniać te miejsca po to, żeby tych policjantów było w wielu miejscach jak najwięcej. Wszyscy sobie zdajemy sprawę też z tego, że w obecnych sytuacji, jeśli chodzi o media społecznościowe, stojący radiowóz, to jest 10 minut i już wszyscy wiedzą, gdzie on stoi. Natomiast też nam nie zależy absolutnie na tym, żeby nabijać kasę, kolokwialnie rzecz ujmując. Jeżeli ten policjant stoi radiowozem, to jest najważniejsze, że on tam stoi. Samo jego stanie powoduje to, że działa prewencyjnie na uczestników ruchu drogowego. Nie jesteśmy rozliczani, chciałbym to podkreślić, z ilości sprzedanych mandatów, w cudzysłowie, jesteśmy rozliczani w chwili obecnej tylko i wyłącznie z bezpieczeństwa. To znaczy ilość zdarzeń drogowych, ilość wypadków, ilość rannych, ilość zabitych. To jest najważniejsze w tej chwili dla policji i stargardzkiej, i policji w kraju. Jeśli chodzi o odtwarzanie posterunków, bo tak naprawdę mówimy tutaj w większości sytuacji o odtwarzaniu posterunków, które zostały zlikwidowane. Na terenie faktycznie powiatu stargardzkiego mamy gminy łączone. Odtworzenie posterunku jest procesem długotrwałym, polegającym na tym przede wszystkim, że musielibyśmy znaleźć określoną siedzibę dla tego posterunku. Siedzibę, która by spełniała wymagania już nowoczesnej jednostki. To nie chodzi, żeby gdzieś w cudzysłowie upchać tych policjantów w warunkach, które są już nie przystające do rzeczywistości. Oczywiście otwarty jestem na wszelkie propozycje związane z odtwarzaniem posterunków, ale tak jak powiedziałem, problem polega przede wszystkim na posiadaniu odpowiedniego zaplecza do tego, żeby ten posterunek powstał. Dziękuję. Jeśli jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Jest jeszcze Łukasz, proszę bardzo. Jak woli do powiedzenia, bo na tym zjeździe to jest tak, że tak jak wyliczance przedszkolaków, 10 przepuszczamy, jednego łapiemy, bo jadą wszyscy jednakowym tempem i dlaczego kogoś tam wybierają. Na kogoś musi paść. No właśnie, dlatego albo robimy to prewencyjnie i stoimy tam i przyglądamy się ruchowi pojazdów. Na pewno wszyscy zwalniają wtedy jak gdzieś. Nie. Ale widziałem, że jeden zapłacił. Zawsze kilka razy cały czas tam stoją. No cały czas może nie, ale na zjeździe w kierunku Słuchania na takim bocznym asfalciku. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Elżbieta. Parokrotnie pisałam taką interpelację dotyczącą ulicy Skarbowej, czyli to, co mamy tutaj pod nosem. I tutaj w godzinach wieczornych, nocnych, skarżą się mieszkańcy tych bloków, którzy tu mieszkają, że tutaj się odbywają wyścigi samochodowe. Jest taka grupa Jazda Bez Celu, JBC, i w tej grupie jest dosyć dużo młodzieży, która sobie po prostu szaleje tutaj spokojnie. Otrzymuję odpowiedzi na moje interpelacje, że panowie policjanci tu się starają, że sprawdzają, tylko że ta młodzież dokładnie wie, kiedy macie zmianę, od której do której godziny wszystkie radiowozy zjeżdżają do komendy, wtedy tu się zaczyna szaleństwo i potem już jest cisza. Już jest wszystko ok, kiedy panowie wracacie na posterunki do swojej pracy. Czy naprawdę nie można by zrobić czegoś, żeby ta interwencja policji była wreszcie skuteczna, bo ci ludzie tu mają prawo do ciszy, do spokoju, bo to jest w nocy.
Szczególnie w lecie jest to uciążliwe, kiedy są otwarte okna. No jest to po prostu no, bardzo, bardzo przykra sprawa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze tutaj Sylwek. Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Komendancie, ja mam tutaj takie pytanie, bo tutaj niepokojące w tym sprawozdaniu, co Pan nam przedstawił, jest to, że 20% tych spraw karnych, przestępstw przez nieletnich związane jest dalej z narkotykami. Jakie tutaj działania ma Pan w planie podjąć, żeby tę sytuację poprawić? Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja tak szybciutko, żeby nie przedłużać, do Pana Komendanta, jak już tu zwracała uwagę Pani Elżbieta Szumska na przekraczanie tych prędkości. Ja w zeszłym roku, pamiętam, też apelowałam, a poza tym pisaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby troszeczkę ukrócić tych kierowców zjeżdżających z ulicy Wojewódzkiej numer 122. My mamy tam Biedronkę. Na pewno Państwo wiecie, że w Dolicach jest taki sklep od kilku lat i w Dolicach, tak, i chciałabym uczulić, bo po prostu to, co się tam dzieje, co kierowcy wyprawiają, to jest istne wariactwo. W ogóle nie kontrolują prędkości. I ja muszę powiedzieć, że na terenie gminy Dolice policjanci są bardzo zauważalni i widać i naprawdę podejmują działania i te trzeźwe, nie wiem, czy to są dalej poniedziałki. Tak, panie komendancie? No i jest to bat na kierowców, że tak powiem, ale chciałabym jeszcze raz zwrócić uwagę, żeby czasami tam też pojawiali się i sprawdzali, co się dzieje zjeżdżając z tej drogi wojewódzkiej numer 122, już wjeżdżając do Dolic. Kompletnie nie przestrzegają prędkości, bo tam nie ma przejścia, przy samej Biedronce nie ma przejścia dla pieszych, bo w kierunku szkoły jest i oni się sugerują tym, że nie ma konieczności, bo tam zachowane są odległości i pasy, przejście dla pieszych nie musi być, a naprawdę jest tam nieciekawie. Dziękuję bardzo. Nie ma jeszcze, nie widzę więcej pytań, panie komendancie, czy jeszcze słowo? Oczywiście, panie przewodniczący, szanowni państwo, króciutko, już nie będę polemizował w zakresie 70. Chciałbym, żeby była taka sytuacja, w której policjanci byłoby mnie stać na to, żeby oni stali bardzo długo w jednym miejscu. Nie ma takiej możliwości, bo tak jak powiedziałem, przemieszczają się dosyć dynamicznie. Jeśli chodzi o skarbową, ja jeszcze raz wrócę na to uwagę. Do nas docierają te sygnały oczywiście, ale prośba jest taka też i apel. Jeżeli jest to konkretne, w konkretnej sytuacji, w konkretnej godzinie, prośba jest o to, żeby po prostu wykonać telefon do nas. Ja jeszcze raz zwrócę uwagę na to. Oczywiście prawdopodobnie to, co pani radna jest prawdą, to, co pani radna mówi, że oni po prostu no, starają się nas pilnować. No, nas jest mniej, ich jest więcej, w związku z powyższym być może faktycznie ustawiają się w taki sposób, żeby ograniczyć. Natomiast u nas służby wchodzą w różnych godzinach, więc to też nie do końca jest tak, że oni są w stanie w 100% określić, kiedy policjanci wchodzą do służby, no ale jednostka jest niedaleko, więc wiedzą, czy te radiowozy wyjeżdżają, czy też nie wyjeżdżają, tak? Jeszcze raz na to zwrócę na pewno uwagę. I będziemy się starać też poprawić tutaj komfort życia mieszkańców. To może tyle w tej sprawie. Jeśli chodzi o narkotyki, 20%. To jest zawsze problem dotyczący tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle, że tego jest 20%. Dlatego, że działania policji generalnie ukierunkowane są na ujawnianie posiadaczy środków odurzających. I przede wszystkim jesteśmy nastawieni na duże ilości środków odurzających. Nie zajmujemy się tutaj małą dealerką, oczywiście mówię nie małą dealerką, tylko małymi ilościami posiadanymi przez osoby. Oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, ją rozwiązujemy. Natomiast generalnie jesteśmy, tak jak powiedziałem, policja ustawiona jest w tej chwili na to, żeby zabezpieczać wielkie ilości, znaczne ilości środków odurzających po to, żeby zdejmować ten towar z rynku. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Trudno powiedzieć. Czy wzrosty dotyczące ujawnialności u nieletnich? No pewnie jest to jakaś przesłanka wskazująca na to, że te narkotyki się znajdują. Natomiast ja bym tutaj nie wnioskował wprost, że wzrost o 10, 15 czy 8% to jest dobrze czy też źle. Biedronka, okolice. Ja postaram się też, żeby oprócz posterunku policji częściej się tam pojawiał ruch drogowy. My takie działania prowadzimy na co dzień.
tak zwane działania na terenie gmin. Oprócz tego, że ruch drogowy generalnie widoczny jest na terenie tych głównych ciągów komunikacyjnych, to też w miarę posiadanych sił i środków kierujemy policjantów ruchu drogowego konkretnie na teren konkretnych gmin po to, żeby tamten ruch drogowy, typowo ruch drogowy, pojawił się też w miejscach, w których dochodzi do sytuacji jakichś kryzysowych, bądź gdzie istnieje zagrożenie. Dziękuję.